Panie Piotrze, gdyby ktoś przeczytał opis fabuły Trzy siostry w domu na uboczu, od razu pomyśli Czechow. Ale jak obejrzy film, to wie, że inspiracji jest tutaj więcej. Z czego zrodził się pomysł na ten film? No, z Czechowa również, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem na tej konferencji, że marzyłem o zrobieniu Czechowa w animacji, ale to się nie stało. Może do animacji on się sam mało nadaje jednak, bo tam się niewiele akcji jest, tylko mówione za dużo jest. Także na pewno to, ale ja na przykład fascynuję się różnymi reżyserami i właściwie jestem takim filmowcem, fabularzystą, samoukiem i po prostu na przykład kino iberoamerykańskie, czy nawet literatura może bardziej iberoamerykańska, Marquez, Borges, Asturias, Carpentier. Myślę, że to jest pewien specyficzny sposób opowiadania świata, którym nigdy nie jesteśmy pewni, czy to jest śmieszne, czy to jest poważne. Jest nasycone jakimś liryzmem, jest nasycone pięknem opisów przyrody, wyglądu ludzi. Taka jakaś nadwrażliwość, taka drżącość tego jest. Ale to nie znaczy, że to jest wszystko jakieś mega ciężkie, tylko właśnie gdzieś w tym mamy też jakieś poczucie lekkości i humoru, jakieś przymrużenie oka, filutrowności. Także gdzieś to jest bardzo też dla mnie istotne. No, trzeci nurt to na pewno sny, jako nie tyle, znaczy czasami moje konkretne nawet sytuacje przyśnione, czy nawet dialogi, czy jakieś sentencje, ale pewien mechanizm dziania się w snach, kiedy jakby nasza wyobraźnia jest nieskrępowana i jakby toczy się coś samo, czego byśmy nigdy nie wymyślili. Jak robię swój film, czy piszę właśnie najpierw scenariusz, to właśnie mam takie otwieram się na takie śnienie na jawie, jak gdyby. No tutaj w tym przypadku praca nad scenariuszem nie była aż tak spontaniczna. Ja pisałem oczywiście to, co mi przychodziło do głowy, ale potem było to wielokrotnie poprawiane, obrabiane, retuszowane, wycinane, dokładane. Sam montaż też spowodował wyrzucenie wielu sekwencji, a inne już na etapie scenariusza wyrzucałem, albo nawet na etapie po prostu już planu zdjęciowego, gdzie już pewnych scen żeśmy nie nakręcili, które były w scenariuszu. Także on tak jakby tworzył się przez cały czas, a potem dopiero właściwie na przykład ostatnie spotkanie z dźwiękowcem i z kompozytorem, gdzie nagle wydobyliśmy tak naprawdę muzykę i efekty dźwiękowe i tła różne. Ja zobaczyłem nowy film, on dosłownie na miesiąc przed tą premierą dzisiejszą powstał, w tej sferze dźwięku tak jakby dopracowany został. I ja zobaczyłem jakby ten film, który już wydawało się, już go znam, on zaczął zakwitać jakby nowymi barwami. Tak samo jak wszystkie efekty specjalne, które przecież myśmy kręcili te wagony, w których toczy się akcja, na bocznicy w jakimś hangarze Muzeum Kolejnictwa i blue screeny były za oknami, a potem efekty specjalne, naturalistyczne, które mają być niewidoczne, nagle dopiero tym scenom dają życie, że on naprawdę jedzie, że wagon delikatnie nawet się kołysze, prawda, że przelatują słupy za oknami, daleki krajobraz się sunie. Nawet takiego krajobrazu byśmy nigdzie nie znaleźli. Już nie mówię o Argentynie, która no, była całkowicie zmyślona, była zrobiona w 3D, a takie miejsce Fin del Mundo istnieje, tylko też wygląda trochę inaczej. Ja też chciałem stworzyć właściwie po swojemu taki raj trochę za oknami i z pomocą właśnie się rękami Kamila Polaka, mojego byłego studenta, fenomenalnego zupełnie artysty, te rzeczy powstały. Odbieram ten film trochę jako zabawę konwencjami filmowymi. Nie wiem, czy to pastisz, czy raczej rodzaj gry, natomiast no, bawi się pan i gatunkiem melodramatu i westernu i thrillera i nawet kina rodzinnego. Ale trochę ciężej jest przyporządkować pana film do pewnego gatunku filmowego. Czy jakby pan sam spróbował go jakoś określić? Sam nie wiem. No, jest coś takiego jak tragikomedia. Ostatnio moja córka miała na polskim, jest w czwartej klasie liceum, taką lekcję, w której pani mówiła im o komedii i dramacie, że w komedii jest śmiesznie i koniec jest happy endem, że w dramacie jest poważnie i koniec jest poważny, a ona mówi, ale jest jeszcze coś takiego, że jest śmiesznie, a koniec jest poważny.
a ta pani mówi tak i wtedy to jest tragikomedia. Więc ja myślę, że coś takiego najbardziej, jeżeli już miałbym wybierać wśród tych trzech gatunków. Ale byłem jak gdyby całkowicie spontanicznie otwarty na to, co wyjdzie. Nie planowałem, że no niby chciałem, żeby to był film zabawny, ale no mam w sobie coś też smutnego. Więc ta smutność też się gdzieś przebijała, że oni no, jakby też nie są szczęśliwi ci wszyscy moi bohaterowie. Każda z tych postaci, z tych trzech sióstr jest w jakiś sposób niespełniona, prawda? Każda dąży, pragnie miłości, której nie zaznały być może od rodziców. Tego tam nie analizuję, ale na pewno one stworzyły zresztą aktorki fenomenalne postaci. które są dla mnie, jak mam odczucie, absolutnie przekonujące, właśnie chociaż nie rozkminiają tego jakoś, prawda, co tam się w nich dzieje, ale widzimy, że każda z nich ma jakieś głębsze wewnętrzne przeżycia, które gdzieś tam wpływają na to, jak się zachowują, jakie mają spojrzenia, na co, z czego są złaknione. Tak, że Gabrysia, czyli Masza, zakochuje się nagle w kapitanie, że patrzy się druga z sióstr w okno albo jest znerwowana, że mama ją skrytykowała, że przytyła, a trzecia ma narzeczonego, który właściwie nie wiadomo, czy jest jej narzeczonym, czy właściwie nie jest jakimś wariatem, pajacem, a kto wie, czy generał nie byłby dla niej prawdziwym mężczyzną i gdzieś to, wydaje mi się, też można poczuć, że ona nie opiera się tak bardzo temu generałowi. Więc takie są niby niuanse, ja na to nie zatrzymuję się nad tym, nie analizuję tego głębiej, ale chciałem, żeby te postacie były rzeczywiste, czyli niejednoznaczne. Pana film charakteryzuje się dosyć niespotykanym w polskim kinie poczuciem humoru, takim sytuacyjnym. Ja odnajduję podobny rodzaj humoru w kinie Akiego Kaurismäkiego i Roya Anderssona. Chciałem się zapytać pana, jakich twórców pan lubi i z jakich filmów pan korzysta? Jak pan ogląda? Czeska komedia, Homolkowie, książka Przygody dzielnego wojaka Szwejka. Ja się na tym uczyłem humoru po prostu. Szwejk, ja po prostu konałem ze śmiechu, jak to sami faceci, wojskowy dowcip, trochę taki no, analno-fekalny, ale absurd, wojna na śmiesznie, prawda? Zbiór żołnierzy jako zbiór idiotów, prawda? Zbiór tych wysokich generałów, oficerów i tak dalej. I całej idei wojny, idei armii. Także to Szwejk. Czeska komedia Homolkowie, czyli śmieszność życia codziennego, śmieszność tego, że ktoś chodzi w podkoszulku, że jest trochę za tęgi, że jakaś kobieta chciała być tancerką, ale przytyła. I w ogóle cała taka codzienna śmieszność, gdzieś podszyta smutkiem, że ci ludzie tak naprawdę są nieszczęśliwi, a jednocześnie są zabawni mimo woli. I to jest dla mnie strasznie ważne, żeby śmieszność mimo woli. Fajne porównanie. Ja nie znam w zasadzie Kaurismäki i nie znam też za bardzo Roya Andersona. Widziałem jakiś fragment jego filmu dosłownie kilka dni temu po raz pierwszy. Ktoś mi mówił, że to jest bardzo dobry facet. Jakiś zwiastun chyba tego gołębia, to jest jego, tak, na gałęzi. Ale nie jest to moje kino, gdy jest zbyt statyczne i zbyt jakieś takie jakby za bardzo takie wydizajnowane. Ja bardziej, dla mnie jest wczesny Polański, dla mnie jest film Matnia, dla mnie jest Buñuel, Anioł Zagłady, gdzie wszyscy ludzie żyją w jakimś przedziwnym miejscu, z którego nie mogą się wydostać i nie wiadomo, znika pojęcie czasu. Jest to właściwie komiczne, ale nagle w szafie umiera jakiś mężczyzna, a obok kochają się jakaś para. Więc nawet u mnie może są nawet prawie, że pewne nawiązania, no bo faktycznie i u mnie jest miłość prawie, że w szafie, tylko że jeszcze bardziej absurdalna może, bo na lotnisku, gdzie no, można sobie wyobrazić, że nagle dwoje pracowników, prawda, kontroli bagażu wchodzi do szafy i tam uprawiają seks, prawda? Więc to są idiotyzmy, które jak gdyby gdzieś być może ktoś by powiedział, choroba, gdybyśmy nie byli na lotnisku, to chciałbym w tym momencie z tobą mieć seks. Chodź do szafy, tak? I nagle w ogóle mówię, co, zastąpisz mnie na chwilę? I więc myślę, że takie rzeczy gdzieś są spełnieniami czasami ludzkich zupełnie szalonych marzeń i gdyby to było możliwe, prawda, a nie jest, to ja to pokazuję w takim razie
w filmie, że może, można tak, może coś takiego się zdarzyć, że nasze wariackie marzenia mogłyby się spełnić i co wtedy? Jak wtedy dalej, co by się dalej z tego działo?